32 okna, 275 metrów bieżących, konstrukcji aluminiowych i 1582, albo inaczej mówiąc, LK Projekt numer 1582 wersji lustro przed Wami, a w nim rozpoczęcie prac montażu okien przez Oknario oraz ekipę Pana Wiesia. Zapraszam na materiał z tego dnia i z tego momentu, tej przepięknej realizacji. Okna to m.in. 8 okien przesuwnych typu HS oraz 24 standardowe okna otwierano-uchylane. Wszystko aluminiowe, wszystko na profilach Aluprof, wszystko prosto od KMD. Ciekawostką jest fakt, że wśród tych 8 okien HS mamy 4 okna w schemacie, którym mamy podział na 4 równe części i 2 środkowe skrzydła rozsuwają się na boki. Schemat, o którym mówiłem wcześniej, potocznie z nomenklaturą branżową, nazywa się schematem C. Kolejną ciekawostką na tej budowie jest fakt, że wszystkie okna są zamontowane i wyprodukowane w podwyższonym wariancie antywłamaniowym. W wariancie praktycznie klasy RC2. Można to łatwo zauważyć na tym, że wszystkie klamki w każdym oknie są wyposażone w kluczyki. Bo moi drodzy, żeby okno spełniało podstawowe warianty okna antywłamaniowego, to okno musi być wyposażone w 3 cechy. Po pierwsze, klamkę z kluczykiem, po drugie, okucie antywłamaniowe, po trzecie, szybę antywłamaniową. A szyby, nie martwcie się, przyjdą na tą budowę już za 1,5 tygodnia. Jak widzicie, w środku pomarańczowej piany już nie ma, przynajmniej na tych oknach, bo na innych jeszcze jest. Jest już nałożona membrana w płynie. Membrana w płynie, która przy nałożeniu jest niebieska, ale po utwardzeniu robi się czarna. Już przy kotwach widać, że robi się czarna, dzięki czemu ta szczelność jest gwarantowana do samej perfekcji. Jakbyście sobie zwrócili uwagę bliżej, to byście zobaczyli, że każda kotwa ma 2 śruby, 2 dyble i jest całe okno po obwodzie. Nie tylko boki, nie tylko boki i góra, tylko boki, dół, góra i tych kotew jest naprawdę bardzo dużo. Jak widać, mam tutaj miarę, więc Wam powiem, co ile centymetrów Wiesiu daje. Co 37, co 34, co 34 cm, co 37, co 35, 6, 7, nie więcej niż 40 cm. Jedna kotwa to jest naprawdę fachowo wykonana robota i widać, że dbamy tutaj, albo Wiesław dba bardzo o montaże swoje dla moich klientów. Kolor jak z temu, ale pianka nie z temu. Pianka to pianka najlepsza dostępna na rynku, czyli pianka systemu Tidal Wings o nazwie Flex. Pianka elastyczna, która pracuje razem z budynkiem, dzięki czemu te budynki i te okna nie są narażone na naprężenia w budynkach. Poza tym sam system Tidal Wings, jak wiecie, dzięki niemu klient dostaje od nas 20 lat gwarancji na szczelność połączenia okna z murem. Charakteryzuje się tym, że po pierwsze montujemy standardowo okna mechanicznie po całym obwodzie. Wszystkie okna, jak widzicie, mamy na podwaleniach z purotermu, prosto od Fesco. Pozdrawiamy chłopaków. Montujemy mechanicznie, po zamontowaniu mechanicznym wypełniamy pianą i co ważne, piany ma być nadmiar, żeby ją później równo ściąć i przesmarować
membranami wpłynie. Idę teraz do góry i bardzo jest mi miło, że mogę to robić całkowicie bezpiecznie na budowie w takim stopniu zaawansowania. A to dlatego, że ci inwestorzy, którym bardzo dziękuję, dziękuję Wam serdecznie, zadbali o nasze bezpieczeństwo za naszą prośbą. Chodzi o to, żeby, kochani inwestorzy, po pierwsze były schody budowlane na budowie lub też już wylane. To jest bardzo ważne. Niekoniecznie, żeby mają być wylane, ale żeby były chociażby budowlane. I poza tym barierki. Zobaczcie tą barierkę. Ta barierka to jest coś naprawdę porządnego. Inwestorzy się starali i się nawet nam dzisiaj tym chwalili. Ja za to dziękuję i namawiam po raz kolejny Was wszystkich. Róbcie podobnie na swoich budowach. Nie chodzi tylko o tych ludzi od okien, okniarzy tak zwanych, ale też o wszystkich następnych i o Was, o Wasze dzieci, o wszystkich, żeby nie stała się tragedia, bo takie rzeczy się dzieją cały czas na polskich budowach, a my chcemy, żeby było ich coraz mniej. Partnerem tego odcinka jest firma KMD, producent ślusarki aluminiowej premium. Na górze tego domu mamy tylko 10 okien, ale ciekawostką kolejną już na tej budowie jest fakt, że z tych 10 ponad połowa, czyli 6, to są okna typu HS. 2 za mną, 2 z przodu, 2 po bokach. A 4 mamy takie zwykłe. Zaraz je zobaczycie tutaj z tej strony. 4 zwykłe to było nie lada wyzwanie. Nie skłamię Was, jeśli powiem, że przy tym oknie staliśmy najdłużej podczas pomiarów na tym budynku. Dlaczego? Dlatego, że w tym miejscu będzie ściana. Dodatkowa ściana działowa, która oddzieli łazienkę od innego pomieszczenia. I teraz bardzo ważny był ten fakt, żeby te okna podzielić tak na 3 części, zgodnie z architekturą, ale żeby w tym miejscu w ścianie było poszerzenie i żeby skrzydła, które są po obu stronach ściany, mogło się swobodnie otwierać. I teraz zwróćcie uwagę, 3-4 miesiące temu to zostało wyrysowane przez Wiesława i przez głównego budowlańca na tej budowie. I teraz zbliż się kamerą, Sebastianie, i pokaż, jak wychodzi poszerzenie. Chyba na wprost byśmy się ustanowili, żeby to pokazać dokładnie. Jak wychodzi poszerzenie, a jak jest wyrysowane. No powiem tak. Wiesławo, perfekcja. To, co zrobiłeś tutaj, to naprawdę pomiar, marzenie. Ja Ci tylko asystowałem i pisałem. Ale to naprawdę szapoba. Na zakończenie powiem Wam jeszcze jedną rzecz, albo dwie. Sam montaż będzie na tej budowie trwał około 3 tygodnie, 3,5 może samych okien, ale jest coś jeszcze. Zaraz po oknach wchodzimy tutaj z rekordową liczbą rolet z funkcją żaluzji marki Bubendorf. Będzie to 40 rolet z funkcją żaluzji w kolorze białym. Na tych białych oknach będzie to wyglądało przepięknie. Ja już nie mogę się doczekać i dlatego lecę już powoli do domu, a Was zapraszam na kolejne odcinki Ojca Okienko. Cześć!